Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże w domu sami, albo słyszymy Ewangelię, albo jakieś inne czytanie z Pisma Świętego w Kościele, może nam się czasami trafić, że słysząc Ewangelię myślimy sobie, ale ona nieźle pasuje do mojego sąsiada. No naprawdę idealnie. I czuję, że to on się powinien nawrócić. Możemy, będąc w Kościele, pomyśleć sobie, ale ona świetnie pasuje, nie wiem, do jakiejś grupy, może do jakiejś partii. To do nich idealnie. Ja, kiedy czasami otwieram Pismo Święte i przygotowuję też czy niedzielną homilię, to przychodzi czasami taka myśl, że o, świetnie pasuje do tej sytuacji dzisiaj, która jest. Słowo Boże ma najpierw pasować do mojego życia. I dopóki ja nie znajdę w danym tekście kluczy do swojego serca, do tego wezwania, do mojej osobistej przemiany, zachęty, to znaczy, że ja nie zrozumiałem tego fragmentu. Jeżeli to pasuje świetnie do twojego męża, do twojej żony, do twoich dzieci, sąsiada, sąsiedniego proboszcza, a nie mnie, to znaczy, że ja się nie spotkałem z tym słowem jeszcze. Pan Bóg do mnie mówi. Kiedy otworzyłem dzisiejszy ten fragment z Ewangelii według świętego Jana, cały czas w okresie wielkanocnym, mamy w Kościele lekturę Ewangelii według świętego Jana, bardzo piękna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w liście o Janie Pawle II w poprzednią niedzielę. Była taka informacja, że kiedy Jan Paweł II umierał, prosił, aby odczytywano mu fragmenty z Ewangelii według świętego Jana. Jeśli mógłbym mieć jakiś już mały testament, to prosiłbym, żeby ewentualnie mi również czytać na łożu śmierci Ewangelię według świętego Jana. Zawsze mnie poruszała niezwykle. Jest jakaś taka dla mnie ważna. Dzisiaj słyszymy takie słowa apostołów, którzy zapewniają, że Panie Jezu, wszystko rozumiemy. Teraz dopiero, kiedy mówisz do nas w wieczerniku, jest wszystko jasne. I takie słowa możemy przeczytać. Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Pan Jezus mógł powiedzieć, no pięknie, no moi uczniowie, drodzy, no wreszcie zrozumieliście. Ale Pan Jezus, który zna ich serca, zresztą w Ewangelii według świętego Jana jest taki fragment, który mówi, że Jezus wie doskonale, co się kryje w człowieku. Odpowiedział mi tak. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. I powiem wam, że dzisiaj mnie dotknęły te słowa. Rozproszycie się, każdy w swoją stronę. I nie pomyślałem o sąsiadach, nie pomyślałem o innych, ale pomyślałem o sobie, że też idę w swoją stronę. Względem Pana Boga, bardzo często. To nie jest tak, że to musi być zaraz jakaś zła strona. Kiedy nam się apostołowie nie ukrywali nic przed Panem Jezusem jakiegoś poza Judaszem, który poszedł ewidentnie w swoją stronę. Ale przecież większość z nich chciała być przy Panu Jezusie i deklarowała, że Go nie opuszczą. I to były szczere zapowiedzi. Więc pójście w swoją stronę nie oznacza, że następnego dnia popełnimy jakieś przestępstwo i pójdziemy w swoją stronę. Po prostu. I będziemy myśleć jak Bóg. Oddalimy się od ducha Ewangelii. Tego, co Jezus chce dla nas. Te kolejne fragmenty chyba tak jakby nam podpowiadają też, bo tutaj dalej Pan Jezus mówi, ja już tak jakby dodając otuchy, i to też mnie zbudowało. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Więc nie załamujcie się, jeżeli mówię wam prawdę, że pójdziecie w swoją stronę, że jesteście skłonni do tego dzisiaj, żeby pójść w swoją stronę, bo te słowa, nawet jeśli są gorzkie, mają mi pomóc tobie, jeśli też tak odczytujesz te
te słowa Pana Jezusa. I dalej mówi Pan Jezus: na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Chcę nam powiedzieć, Pan Jezus, też w tym fragmencie, że ten świat, który jest piękny, który Bóg stworzył, umiłował ten świat, że na tym świecie też istnieje zło, że razem z człowiekiem, razem z grzechem pierworodnym rozlało się po tym świecie zło. Jan Paweł II powiedział nawet takie słowa, że istnieją struktury zła. Pamiętamy też takie jeszcze inne słowa, cywilizacja śmierci. Że ten świat potrafi stworzyć całe układy zła, w które wciąga wielu ludzi, cały system myślenia. Pan Jezus chciał powiedzieć uczniom, że ja takiemu światu się sprzeciwiam. Ja chcę zbudować Ewangelię opartą na miłości do każdego człowieka, również do nieprzyjaciela, na sprawiedliwości. Warto przeczytać sobie Ewangelię według świętego Mateusza, błogosławieństwa. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni czyniący pokój, szukający sprawiedliwości. To jest pod prąd. Tak świat nie myśli. Kiedy często przygotowujemy się do życia w tym świecie, mamy inne zasady. Myślimy sobie, że trzeba inaczej grać, żeby nie przegrać w tym świecie. A Pan Jezus będzie chciał nam powiedzieć, może nawet będzie ci się zdawało, że przegrywasz z tym światem, ale ja zwyciężyłem świat. Miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat z tym jego układami, podstępami, z tym drugim dnem, z obłudą, jaka jest w świecie. Słowo Boże, kiedy wzywa nas do nawrócenia, to właśnie do tego, by to zdemaskować w nas nieewangeliczny sposób myślenia. Dlatego, kiedy Karol Wojtyła, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, powiedział: nie bójcie się, miejcie odwagę otworzyć drzwi dla Chrystusa, nie tylko swoich własnych serc, ale też drzwi systemów politycznych, ekonomicznych, tego codziennego życia, społecznego. Nie bójcie się. Jezus i Jego Ewangelia nie są zagrożeniem dla człowieka. Oczywiście świat, diabeł, który próbuje tutaj grać, być takim reżyserem w tym wszystkim, będzie spróbował stworzyć coś innego, iluzję, że nam się uda szczęśliwie stworzyć piękny świat bez Boga. Dlatego też Jan Paweł II mówił: dzisiejszy człowiek żyje tak, jakby Boga nie było. Kochani, dzisiaj to słowo mówi do mnie to, że czasami chcę iść w swoją stronę, może swój plan, jakiś duszpasterski, kościelny, parafialny. Pan Jezus mówi: sprawdź, czy to jest rzeczywiście zgodne z tym, czego ja uczę, do czego ja zachęcam. Spytaj się, czy to jest moja wola. Przecież mówimy codziennie: bądź wola Twoja. Chcemy to zawsze z Panem Bogiem uzgadniać i mieć pokój. To Wam powiedziałem, abyście mieli pokój. Miejcie odwagę. Ja zwyciężył świat.